Bang! Witam Was serdecznie na kanale Wędkarski Challenge i zapraszam na... No nie, tym razem nie na kolejne wyzwanie wędkarskie, to za chwilę, ale na unboxing mega paki z Angryfisha. Zapraszam na film. Jak widzicie, przed nami trochę roboty, dwie paki, kij i coś jeszcze, coś do kija, słuchajcie. Lecimy z tematem. O kurde. To tylko traciny. A już myślałem. Nie no, oczywiście żarty żartami, słuchajcie, jest tu sporo ciekawych rzeczy. Odstawię sobie i będziemy wyciągać po kolei. Mamy pudełeczko. Pudełeczko Team Feeder. Team Feeder. Zatrzaski. To co w tym pudełku, to co w tym pudełeczku, są oczywiście kasetki. To co w tym pudełeczku jest dla mnie najważniejsze, to jeszcze Wam o tym nakręcę filmik, ale to, że jak skonstruowane są te plastikowe przegródki, zobaczcie, one mają tutaj takie trzymania i to jest o tyle dobre, że po prostu jak już to zapniemy i wpychamy mnóstwo rzeczy, zobaczcie, jakie to jest sztywne i to jest kurde mega sprawa, ponieważ ja mam pudełeczko Anakondy, zaraz zobaczycie, niestety z tą Anakondą jest problem, zaraz Wam pokażę. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o pudło, słuchajcie, Anakondy, które tutaj mam, zatrzaski są w nim bardzo fajne, nie ma, jest to oczywiście troszeczkę mniejsze, tak jak widzicie, jeżeli chodzi o Team Feeder, pudło jest dużo większe, natomiast nawet nie o to chodzi, jak tutaj się mocno narąbię tematu, to te zatrzaski, te przegródki niestety nie trzymają. Jak ja tutaj sobie tego nawrócę, zobaczcie, mam tego trochę, to po prostu gdzieś tam jedna jest więcej żyłka, coś się rozpycha, coś się potrafi, tak jak tutaj wyrobi, zobaczcie, to było wpychane. Tu takiego problemu, nie będzie, bo jak się dobrze to ułoży, słuchajcie, trzeba, żeby trafił w odpowiednią dziurkę. Dobrze to ułoży, to zobaczcie, jak to się trzyma. No rewolucja dla mnie bomba. Wiaderko. Podejmuję tutaj sobie konkretne rzeczy. Tu mamy sporo akcesoriów wędkarskich. Różnego rodzaju pelety, mieszanki. Tu mamy wiaderko. Słuchajcie, z materiału Ewa, wiaderko, generalnie to można poskładać. Mi generalnie pasuje to, żeby z rączką, z uchwytem, żeby wiadro było takie do upchnięcia, bo nieraz jest mało miejsca w samochodzie, jedziemy w kilka osób, albo po prostu mamy małe auto, ja raz mam duże, raz mam małe, tak już się złożyło, więc do małego auta takie wiaderko jest idealne. Fajna rzecz, dobra. Kolejne. Fluo Haldorado Pellet, Fit Pellet. Słuchajcie, no taki czas, że ten Fit Pellet się bardzo dobrze sprawdza jako dodatek do zanęt, jak i również do metody na przykład. Jak widzimy, tutaj jest instrukcja Mikrometod. To są dwa tego rodzaju pelety. Jeden jest jeszcze z jakimś pieczywkiem fluo, bardzo, bardzo fajne i mamy brutal liver, brutalna wątroba, a to, że ostatnio nosiłem się z zamiarem, żeby pojechać na jesiotry, no to już wiecie, czego będę używał, brutalna wątroba będzie grana. Kolejny mikropelet. Pellet Pack Turbo, mroźny karp, to na karpia z zimnej wody. Tu mamy triplex, słuchajcie, zanęta triplex, brutal liver, tu też brutalna wątroba,
Słuchajcie, fajna rzecz, świetnie to śmierdzi. Jest to idealna rzecz moim zdaniem na jesiotry. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Dalej, słuchajcie, fluorokarbony, których tak często używam, zarówno do metody, jak i do tylkowania klasykiem na rzece, tu akurat 0,18, też zaczyna padać fajnie, nie? 0,14 i no 0,30 na rzekę, idealna, podbrzane, tylko i wyłącznie 0,30 używam. No i 0,30 Black Feather, żyłka do 10 kg na rzekę, idealna, już sprawdzona. Bardzo fajny temat. Słuchajcie, dalej. Też, kurczę, jedna z ciekawszych rzeczy, jaką ostatnio widziałem. Team Feather, takie wiaderko. Nie wiem, ile ono ma, 18 litrów, może mniej, może 12. Ale to jest wiaderko, słuchajcie, które ma tak. Pokrywkę. Ale w środku ma wsadzaną tutaj integralnie kuwetę. Słuchajcie, kuwetkę. Która w przypadku mojego łowienia nieraz, gdzie łowię no, na kilka godzin gdzieś wskakuje nad rzekę, rozrobienie sobie, czy na wodę komercyjną, rozrobienie sobie w jednej, w drugiej gdzieś tam, tu zanętka, tu robaczki sobie położyć i mamy tak naprawdę wszystko pod ręką. A tutaj jeszcze niespodzianka, słuchajcie, jeszcze niespodzianka. 150 metrów, 006, plecionka Blue Feather Bright. No, nie muszę wam mówić. Wszystko, co tutaj jest zamówione, jest dobre po prostu. Dalej. Zaraz tu przyjdziemy. Mamy kręciołek i mamy jeszcze czosnkowy wofters. Czosnkowy wofters jest to fajna sprawa. Słuchajcie, dobra, to co? To sobie to powkładamy tu do środka. Te wszystkie piękne rzeczy. No to nie zmoknie, ale to nam może zmoknąć, a że już troszkę kropi, kapie, to wiecie. No i mamy, słuchajcie, kręciołek, Carp Fighter LCS 6000, słuchajcie, jest to kręciołek z podwójnym klipem, no 6000, waży około 400 z haczykiem gramów, jest solidny i to mi się w nim najbardziej podoba, będę nim orał, że tak powiem, rzeki, będę nim orał grube ryby z wolnym biegiem szpuli. Przełącznik bardzo pewny, bardzo fajny. No i co? No i tyle, kurczę. No już nie mogę się doczekać, aż jutro pokażę swoją klasę na jesiotrach. No i słuchajcie, mata wędkarska Team Feather Bajdome, metróweczka, taka akurat na moje ryby. Mam nadzieję, że jutro złowię jesiotra większego od tej metróweczki. O, tak wygląda. I tu miarka do metra, można sobie rybkę fajnie zmierzyć w bezpiecznym dla niej miejscu. O, i takie coś mamy. Moja mata niestety już się wysłużyła mocno. O, i to na czym mi również bardzo zależało. No na wszystkim z tych rzeczy mi bardzo zależało, a na tym już szczególnie. Jest to, słuchajcie, ja to rozpakuję. Słuchajcie, jest to torba wykonana z tworzywa nie przepuszczającego wodę, nie chłonącego wodę, z tworzywa Ewa. Tworzywo Ewa, słuchajcie. Torba, no jak wiecie, większość odcinków ostatnio niestety w deszczu, więc o to chodziło, żeby wyposażyć się w coś, co po prostu nie przemoknie, nie zacznie śmierdzieć w aucie, nie zacznie śmierdzieć w garażu. I to jest właśnie to, co mi pozwoli rozwiązać ten problem. Po prostu zaopatruję się teraz we wszystkie takie akcesoria do przenoszenia zanęt, przynęt, sprzętu, kołowrotków, nie kołowrotków, właśnie z materiału wodoodpornego. Bo powiem szczerze, że ostatnio kilka rzeczy mnie zawiodło i tyle. I taka torba, spełnienie, że tak powiem, tych zakupów wędkarskich, ale jeszcze mamy coś. Jeszcze mamy coś. Torbę odkładam. I jeszcze mamy wędzisko.
jeszcze mam tutaj dzisko, więc powolutku, delikatnie. Delikatnie, delikatnie. Wszystko solidnie zapakowane. Angry fish, tutaj nie ma lipy, słuchajcie. Jest, kurczę. Jest i waży, i to już mi się podoba, że to waży. Już mi się to podoba, bo to musi być solidne, bo to nie jest wędka na małe ryby. To jest wędka na solidne ryby. Kurde, przelotki zaraz. Też jesteście tacy podnieceni, jak coś otwieracie, jak coś kupicie, coś otwieracie. Dobra. Tutaj może parametry od razu, żeby na kiju nie patrzeć. Team feeder, domek Gabor. Słuchajcie. 360 XXH. 180, 50, 180 gramów wyrzutu. To nie są kije dla dzieci. To jest dla prawdziwych mężczyzn. To są kije, to jest sprzęt dla prawdziwych mężczyzn. Tu nie ma miękkiej gry. Okay. Proszę bardzo. Jeszcze jeden element. Jeden elemencik, słuchajcie. O, taki krótszy. Ale to jest tak, tu będzie grane. Przelotki 303, 300 stopki. Wykonanie niczego sobie. A ten kijek nie kosztuje milionów, słuchajcie. O, pierwsza ładna przelota. Słuchajcie, ładna. Będzie 20 albo 30. O. To mi się podoba, słuchajcie. Dobra, bierzemy jakąś tą. Szczytówę antysplątaniowe. I to z tą otoczką, która mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba na tych szczytówkach takie rzeczy, słuchajcie. Zaraz wam pokażę, zobaczcie. Widzicie? Te wąsy, które są z boku, one tak naprawdę są antysplątaniowe. Bardzo często w innych wędkach jest tutaj, że wam pokazuję, jest w tym miejscu taka gulka i oto się zaczepia żyłka. A tutaj zobaczcie, to jest płynne, to musi spaść z tego. Jest to elegancko. Dobra, teraz zobaczmy sobie szczytóweczkę. To jest... Są opisane. To jest medium. Dobra. Ale ja chcę tą najsztywniejszą, słuchajcie. To jest light zielona, czyli to będzie heavy. Tak, to jest heavy, słuchajcie. Dobra, jedziemy. Dobrze jest. My sobie zakładamy medium, sobie założymy. Docisk jest z tyłu. Mamy, słuchajcie, wędkę. Mocny feder, bardzo mocny feder. Power fighter. 360 do 180 gramów wyrzutu. I wbrew pozorom naprawdę zachowuje się dobrze. Nie jest to sztywna pała, broń Boże. Power Fighter Feather. Przymierzymy jeszcze koło obrotek kręciowych. Zobaczymy, jak tam nam to się waży. To jest to producencki zestaw.
powiedzieć. No jest dobrze, słuchajcie. Na rzece to się tak łowi, słuchajcie. O, w ten sposób. Nie tu, nie tu. To jest idealny ten. Power fighta. Power fighta. Zobaczcie, w tym pudełku jest jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, w tym wiaderku, że mamy ten nasz, tą naszą kuwetkę i mamy pokrywkę. I tak naprawdę możemy pokrywką sobie tą kuwetkę zakryć. O, na zaszaski. I mamy taki pojemniczek, słuchajcie. Taki pojemniczek zakryty. Tak więc jest to fajna rzecz, możemy go używać po prostu osobno, jak nam jest potrzeba przeniesienia czegoś tylko i wyłącznie we dwóch w kuwecie podwójnej. Fajne. No i dobra, słuchajcie, paczka rozpakowana, jak widzicie, sporo ciekawych rzeczy. No i co, i żegnam się z wami, szukajcie następnego odcinka, bo już niedługo jesiotry na kanale Wędkarski Challenge. I się żegnam ja, Tomasz Popłoński, Wędkarski Challenge, Challenger przez niektórych nazywany. I żegna się z wami również brutalna wątroba. Tak więc razem z brutalną wątrobą jutro jedziemy na jesiotry, a wy się trzymajcie i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.